Witam Was w dzisiejszych szkółkowieściach. Dziś będzie o wyśmiewaniu. Co to znaczy, że Pan Bóg nie da się z siebie naśmiewać? To znaczy, że nie można Jego imienia nazywać nadaremno i na przykład Boże, Boże. To znaczy, że powinniśmy poważnie traktować Pana Boga i Jego zasady. Pan Bóg nie lubi, jak się z Niego śmiejemy. Ja też nie lubię, jak się ktoś ze mnie śmieje. Nie uwierzycie, co wczoraj mi się przytrafiło. O, dzień dobry, miło Pana widzieć. Tak się rozglądam i rozglądam, no gdzie ten mój nowo wybudowany dom? Proszę Pani, a to Pani dom już skończony, wybudowany. Że to? Tak, to. Nie, to chyba jakiś żart jest. Proszę Pana, to coś stoi na dachu. No, tak było w momencie. Nie, no chyba jakaś pina. Zapomniał Pan, że to tak trzeba było przewrócić? No przecież jak ja mam mieszkać w takim domu? Także pokażę Pani, gdzie jest wejście. Nie. Pan to się chyba ze mnie wyśmiewa. Kiedy Mojżesz wyprowadził Izraelitów z Egiptu i wyprowadził ich na pustynię, po pewnym czasie, kiedy Mojżesz przebywał na górze Synaj i przez długi czas nie schodził z niej, Izraelici poczuli się opuszczeni. Bali się, że Mojżesz już nie zejdzie z góry Synaj i nie będą mieli swojego przywódcy. Bali się, bo bez Mojżesza nie mieli też takiego poczucia, że mają kontakt z Panem Bogiem. W Egipcie, gdzie żyli przez 450 lat, Egipcjanie wierzyli w bożki. Egipcjanie wierzyli w figury, które były widzialne, namacalne. Dlatego Izraelici, którzy zostali nagle bez Mojżesza, również chcieli mieć namacalnego, widzialnego Boga. Powiedzieli więc do Aarona, brata Mojżesza: słuchaj, my chcemy mieć Boga, Boga, który będzie nas prowadził. Zbuduj nam Go. Spraw, żebyśmy mieli takiego Boga, którego będziemy mogli widzieć. Aaron nie pomyślał o tym, że Pan Bóg przecież nie jest żadną figurą. On jest w niebie, jest niewidzialny, mimo to, że jest każdego dnia pośród nas. Aaron powiedział im: dobrze, oddajcie swoje pierścionki, swoje bransolety, ja to złoto wrzucę do ognia, stopię i wybuduję wam Boga. Wybudował złotego cielca. Czy ten złoty cielec to był Bóg? Nie. To raczej była karykatura, czyli coś, co wyśmiewa, ośmiesza. Bo prawdziwego Boga nikt nigdy nie widział. Nikt nie zna Jego obrazu i nie wie, jak On wygląda naprawdę. Ale Izraelitom to nie przeszkadzało. Oni zaczęli uwielbiać pieśniami swojego nowego Boga, a w zasadzie powinnam powiedzieć bożka, bo przecież nie był prawdziwym Bogiem, tylko złotym posągiem. W tym czasie Mojżesz usłyszał od Pana Boga: zejdź na dół, dlatego że Twój lud sprzeniewierzył się przeciwko mnie, czyli odwrócił się ode mnie. Kiedy Mojżesz zszedł na dół i zobaczył złotą figurę, złotego cielca wybudowanego, a ludzie tańczyli wokół niego i oddawali mu pokłony, bardzo się zdenerwował. Wiecie, on schodząc z góry Synaj otrzymał od Pana Boga dwie kamienne tablice. Były na nich napisane Boże przykazania. Wiecie, jak brzmiało pierwsze z tych przykazań? Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Izraelici wybudowali sobie innego Boga, bo nie był to Bóg Ojciec, którego my wierzymy i którego my kochamy. Mojżesz tak bardzo się zdenerwował, że roztłukł tablice, które przyniósł z góry Synaj. Pan Bóg
nie da się z siebie naśmiewać. On nie pozwoli, żebyśmy tworzyli jakieś karykatury jego podobieństwa. Żebyśmy tworzyli jakieś bożki, które miałyby jego zastąpić. Pan Bóg nie da się naśmiewać ze swojej osoby i ze swojego imienia. Ludzie, którzy zaczęli oddawać cześć, hołd, pokłony temu złotemu cielcowi i którzy nie żałowali za swoje postępowanie i dalej chcieli tkwić w tym, wszyscy zginęli. Wszyscy umarli. Pamiętaj, Pan Bóg nie chce, żebyśmy używali Jego imienia na darmo, mówiąc na przykład: o Boże, o Jezu. Drugie przykazanie mówi nam o tym, że nie powinniśmy brać imienia Pana Boga swojego na darmo. Czyli nie powinniśmy go używać jak przecinka albo jakiegoś zwykłego powiedzenia. Używanie imienia Pana Boga na darmo też jest wyśmiewaniem się z Boga. Podobnie jak budowanie sobie figur, które miałyby Jego symbolizować. My nie lubimy, kiedy ktoś z nas się wyśmiewa. Pamiętacie, od czego zaczęła się dzisiejsza historia? Od tego, że Samuel chciał sprzedać mi dom, który stał na dachu. Dom, w którym nie da się zamieszkać. Poczułam, że on się ze mnie wyśmiewa. Że on sobie ze mnie kpi. Nie spodobało mi się to. Wam też na pewno nie podoba się, kiedy inni śmieją się z was i kpią. Pan Bóg też nie pozwoli sobie, żebyśmy wyśmiewali się z Niego i z Niego kpili. Pamiętaj o tym, kiedy następnym razem będziesz używać imienia Pana Boga na darmo, albo będziesz opowiadać dowcipy o Panu Bogu, albo oglądać memy na Facebooku czy na Instagramie, w których wyśmiewa się z Pana Boga. On nie chce, abyśmy się z Niego naśmiewali. Tyle tematu dnia na dzisiaj. Z OHAB, z Dream Parku, mówiła do was Katarzyna Kowalska. Oddaję głos Samuelowi. A teraz zapraszam was na kącik misyjny. Dzień dobry. Witamy was serdecznie. Do tej pory witaliśmy was ze Skoczowa. A dzisiaj witamy was z pewnego tajemniczego miejsca. Może ty też masz jakąś tajemnicę? Może jest coś takiego, o czym absolutnie nikomu nie powiedziałeś? Jeśli tak, to myślę, że jesteś lepiej w stanie zrozumieć bohaterkę naszej dzisiejszej opowieści. Nasza dzisiejsza bohaterka ma na imię? Hi. I mieszka w Korei Północnej. Korea Północna jest to kraj, w którym chrześcijanie są najbardziej prześladowani. I Hi, kiedy dorastała, to widziała, że jej rodzice często rano siadają w kuchni i coś do siebie szepcą, ale ona nigdy nie słyszała, co oni tam szepcą. Wydawało jej się to może trochę dziwne, ale no tak wyglądała jej rodzina. Ale pewnego razu Hi szukała czegoś w domu. Była sama, rodziców nie było. Trochę się jej nudziło i postanowiła zobaczyć, co jest tu i ówdzie. I wiecie co? Znalazła coś, co wprawiło ją w ogromne zakłopotanie, bo nie wiedziała, co z tym zrobić. Czy powinna o tym powiedzieć w szkole? Czy może lepiej milczeć? Z jednej strony wydawało jej się, że powinna powiedzieć, że to jest jej obowiązek, ale z drugiej... A z drugiej wiedziała, że jeśli o tym powie, to jej rodzice trafią do więzienia. A tego przecież bardzo nie chciała, bo kochała swoich rodziców. Jak myślicie, co znalazła Hi w swoim domu? Co było tak skrzętnie przed nią ukrywane? Czy to było coś niebezpiecznego? Jakieś straszne narzędzie? Czy to może było coś nielegalnego? Nie, kochani. To była czarna księga. Która w Korei Północnej jest nielegalna. Nie wiem, czy już wiecie, o jaką księgę chodzi. Tak, słuchajcie, to było Boże Słowo. To, które na pewno znajduje się w twoim domu. W Korei Północnej, jeżeli znajdzie się u kogoś Biblię, to jest olbrzymie prawdopodobieństwo, że ten ktoś z całą swoją rodziną będzie zamknięty w specjalnym obozie. A zdarzają się też wypadki, że chrześcijanie, o których znajdowana jest Biblia, po prostu są zabijani. Rozumiecie już teraz,
dylemat Hyi? Posiadanie Biblii jest wielkim przestępstwem w Korei Północnej. Chrześcijanie są w tak głębokim ukryciu, że często nawet rodzice nie wiedzą, że ich dzieci są chrześcijanami, albo dzieci nie wiedzą, że ich rodzice są chrześcijanami, tak jak nie wiedziała o tym Hyi, bo te poranne szepty z ich jej rodziców... To były ich wspólne rozmowy o Panu Bogu, ich wspólne modlitwy. Ale przecież jej rodzice wiedzieli, czego Hyi była uczona w szkole i wiedzieli, że kiedy Hyi dowie się, że oni kochają Pana Boga, to wszyscy mogą stracić życie. Chrześcijanie w Korei Północnej, również dzieci, są zastraszani, nie mogą się spotykać, nie mogą mówić o Panu Jezusie, nie mogą mieć swojej Biblii. Dlatego chcemy Was prosić, módlcie się o chrześcijan w Korei Północnej, o to, żeby pomimo tej trudnej sytuacji mogli czytać Boże Słowo, żeby Pan Bóg ich ochraniał. A też chcielibyście dziękować Panu Bogu za to, że możecie mieć w swoich domach Biblię, że możecie z rodzicami gadać o Panu Bogu, że możecie uczestniczyć w szkółkach niedzielnych, nawet online. Do zobaczenia, kochani. Do zobaczenia. Zaglądaliście już do księgarni Warto? Powiem Wam, warto! Dzień dobry, witajcie w księgarni Warto. Pamiętacie, jak ludzie wyśmiewali Noego, kiedy budował wielką łódź? Dla Boga była to bardzo poważna sprawa. On chciał uratować tych, którzy go kochali i byli mu posłuszni. O historii Arki Noego przeczytacie w książce Wielka Powódź. Zapraszamy do Warto na stronę www.warto.com.pl. A teraz zapowiedź spod piramidy z Meksyku. Albo nie. Może spod wieży Eiffla w Paryżu. Albo nie. Może z Londynu. Albo nie. A może spod krzywej wieży w Pizie. Nie, jednak na koncie kreatywny zapraszam Was z Sydney. Witajcie w kolejnym kąciku kreatywnym. Dzisiaj razem z Gabrysią chciałybyśmy pokazać Wam, jak zrobić bardzo prosty i zdrowy deser. Możecie go zrobić na przykład jako niespodziankę dla Waszych rodziców na niedzielne popołudnie. Co my będziemy do tego potrzebować? Śmietankę, koniecznie 30, bo tylko taka śmietana 30 nadaje się do tego, żeby zrobić z niej bitą śmietanę. Żeby ta bita śmietana nam się dobrze trzymała i żeby się nie rozwodniła za chwilę, to będziemy potrzebować taki serek mascarpone. Wtedy ten nasz krem będzie jeszcze lepszy. Ale żeby było zdrowo, potrzebujemy jeszcze jogurt naturalny, maliny. One są świetne na jesienne dni, mają bardzo dużo witamin i działają świetnie na odporność. Dzięki temu, że będziecie jeść maliny, nie będziecie mieć jesiennego kataru ani przeziębienia. Mamy jeszcze tutaj takie czekoladowe płatki owsiane, też bardzo pyszne. I mamy płatki migdałów. Migdały też są bardzo zdrowe. I potrzebujemy jeszcze cukier waniliowy. Jak już mamy wszystkie składniki, to potrzebujemy też naczynia. Miskę i coś, do czego będziemy przygotowywać te desery. Ja mam takie szklanki. No i potrzebujemy mikser. I tutaj możecie poprosić o pomoc kogoś, dla kogo to nie ma być niespodzianka. Jeżeli robicie niespodziankę dla rodziców, poproście na przykład babcię o pomoc. Jeśli robicie niespodziankę dla babci, to poproście o pomoc mamę. Albo po prostu zróbcie ten deser wspólnie z rodzicami, a potem razem się nim delektujcie. Mikser mamy. On ma takie specjalne mieszadełka. I teraz otwieramy śmietanę 30. Gabrysiu, ja Cię poproszę, żebyś wlała ją do miski. Całą śmietanę tutaj wlej. Chlup i już mamy. Świetnie. I do tego mamy serek, to już odstaw na bok. O. Do tego mamy serek mascarpone. Otwieramy go. Oj, kurwało mi się, ale to nie szkodzi. I wrzucamy ten serek do naszej miski, do śmietany. O, serek
wrzucony i jeszcze do tego teraz dosypujemy cały cukier waniliowy. Proszę, wsypuj, Gabrysia. Cały cukier wsyp tu. Hop. Dobra, śmieci na bok. I teraz uwaga, najgorszy jest początek, bo śmietana jest lejąca i będzie nam bardzo pryskać, więc najlepiej zasłonić sobie ręką. Najpierw wyłączony mikser wkładamy do miski, a potem go włączamy. I mamy chlapanie. Gabrysia, chcesz trochę pomiksować? To trzymaj, jedną ręką trzymaj miskę, a drugą trzymaj mikser. I kręcimy w kółeczko. Spróbuj sama. Daj, ja zobaczę, jak to wygląda. Świetnie. Słuchajcie, nasza śmietana jest już ubita. Ona powinna wyglądać tak. Czyli jest już dosyć gęsta. To, co dzieci lubią najbardziej, wylizywanie mieszadełek, to zostawimy sobie na później. Oczywiście to jest smakowite, możecie je potem wylizać. I teraz, co my robimy? Mikser już nam nie będzie potrzebny. Gabrysiu, bierzemy szklanki. Dam Ci jeszcze łyżkę. Trzymaj łyżkę. I teraz na początek dajemy jogurt naturalny. Wkładamy jedną łyżkę jogurtu naturalnego w łóżkę, Brysia. O. I drugą łyżkę jogurtu naturalnego. I trzecią łyżkę jogurtu naturalnego. Świetnie. Staramy się nie pobrudzić szklanki, bo wtedy nie będzie nam ładnie wyglądał ten deser. I teraz wrzucamy kilka malinek, na przykład trzy. Raz, dwa, trzy. Lub. I teraz dajemy trochę bitej śmietany. Jedną łyżkę, zaraz Ci dam łyżkę. I drugą łyżkę. Proszę, teraz Ty wrzuć dwie łyżki. Ok, jeszcze jedną. Dobra, odkładamy. I teraz znowu musimy dać jogurt naturalny. Gabrysia, znowu trzy łyżki jogurtu naturalnego. Raz. Dwa. I trzy. Dobra. Jeszcze jedną? A, bo trzy. Dobra. Ok. Znowu wrzucamy kilka malinek. Teraz możemy wrzucić pięć. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I bierzemy, moi drodzy, troszeczkę tych płatków. I posypujemy na wierzch płatkami, żeby wyglądało pięknie. Proszę, posyp troszkę. Ok, wystarczy. Damy też troszkę migdałów. O. I moi drodzy, nasze desery są gotowe. Gabrysia, sprawdź, czy jest smaczny. Dobre. Dobre? No to życzymy Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym kąciku kreatywnym. Na koniec przypominam Wam o naszym klubie Brawl Stars. Szukajcie go pod nazwą Szkółka, Pasja, Wieści. I do zobaczenia za tydzień.